Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz już w Mikorzynie i to od dobrych kilku godzin, bo mamy pół do 11. Po przyjeździe tutaj wcieczyliśmy rzeczy do pokoju i poszliśmy od razu na kolację. Robiliśmy ją we własnym zakresie, z własnych rzeczy, które przywieźliśmy, ale wyszła w moim własnym odczuciu. Potem mieliśmy chwilę dla siebie, a w tej chwili mieliśmy skombinować jakąś zabawę dla wszystkich i zrobiliśmy familiadę, która według mnie wyszła dobrze, a zobaczycie ją już teraz. Dobrze, a więc proszę bardzo, co było pierwsze? Co warto było? Najwcześniej. Co było najwcześniej? Nie mam. No niestety tablica pokazała. Bardzo proszę bardzo, przychodzi do odwiedzenia. Po familiadzie jeszcze ksiądz Darek nam zrobił kilka zabaw. Poszliśmy do kaplicy. Mogliśmy się pomodlić o dobry przebieg tego wszystkiego. A dlatego, że będziemy na tym wyjeździe przygotowywać też czuwanie, które odbędzie się 25 marca. I będzie na tym czuwaniu też ta pani jak Antonina Krzysztof. Nie wiem, czy wiecie, ale będzie przed nią. A teraz idziemy grać. Karty. Teraz słuchaj, weź te talerze, bo wiesz, jak w gorącym się wyparzą, to szybciej wyschną. Ty, ja ci podowarzyszkę. Natomiast jak mnie wytypuję, to tutaj byłoby warto bardziej pokazać problem. Zostały skazane na śmierć w osobach 30 tysięcy uchodźców. Proszę was bardzo, żebyście poszli na drogę krzyżową, żebyście stanęli pod każdą stacją. Przy każdej stacji odczytali, ale mam nadzieję, że to nie będzie tylko czytanie, tylko że to będzie coś więcej. Odczytali tekst rozważań. No nie. Jezus na śmierć skazany. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona matki. Jezus złożony do grobu. Dzisiaj Jezus zabiera nas na górę, na której przepięknie tańczy wiatr. To jest dosłownie góra, chociaż jej wartość, taka wysokość bezwzględna jest mała. I do niej dotarła wiadomość, że go zastrzelili. No to ona rzuciła się do tego jeziora i się utopiła. Ile masz miejsc w aucie? No ja mam już wszystkie zajęte. Wszystkie masz? Biorę Agę i Maję. Nie ma żadnego tego. Nie ma żadnego pustego nie. Miejsca. Dobra, papa, jedźcie szczęśliwie, bezpiecznie. Dobra. Paweł, tylko daj z tym, żeby nikt nie...